Siemanko, w dzisiejszym nagraniu omówimy sobie układ wydechowy, jako że w końcu po tak długim czasie coś miałem szansę przy tym aucie porobić. Także zobaczycie, jak to wszystko wygląda i co tam sobie wymyśliłem. Także zapraszam do oglądania. Układ wydechowy wykonany. Wygląda to tak. Tutaj ogólnie jest prawie kompletny, oprócz tutaj dalszej części downpipe'a, jako że to jest zamontowane już na samochód, ale to widzieliście w poprzednim nagraniu. I tutaj to wszystko mamy wykonane z nierdzewki 316, czyli tak naprawdę z kwasówki. I tutaj mamy V-banda i po V-bandzie już mamy 304 nierdzewkę i tutaj jeszcze spawałem TIG-iem. A tutaj już od tego momentu zacząłem spawać MIG-iem do samego końca i tutaj jeszcze brakuje tylko końcówki wydechu, jako że końcóweczkę prawdopodobnie zrobię 2 razy 3 cale albo 2 razy 3,5 cala, zobaczymy co się zmieści, ale prawdopodobnie 2 razy 3 cale, żeby to jakoś w miarę jeszcze standardowo wyglądało. I teraz tak, tutaj jak widzicie mamy jeszcze taki wynalazek, ten tu miczek jest to 3 cale, tutaj wpada pod kątem 90 stopni i tutaj mamy na końcu zaślepione. Ten tłumiczek to jest 4 cale, po prostu zwykły przelot. Nie wiem, czy będzie tam widać, ale ciemno tam, ale wiecie o co chodzi, jest po prostu zwykły przelocik. Jeśli chodzi o spawy MIG-iem, to nie są za piękne, ale zaraz wam powiem, dlaczego taka poszła decyzja. Po prostu pospawałem zwykłym takim Shermankiem, jest to Sherman jakiś tam hobby i do takich rzeczy jest w zupełności wystarczający, a to dlatego, że tutaj ta część od V-banda w tył to prędzej czy później by i tak na samochodzie skorodowało, jako że jest to 304, ale to nie chodzi o to nawet, tylko od tego V-banda do końca z czasem, jak już autko będzie jeździło, będę chciał to wymienić po prostu na elementy wykonane z aluminium, żeby były leciutkie. A tyle, co to auto będzie jeździło, nic się temu aluminium nie stanie, tym bardziej, że tutaj już takiej temperatury wysokiej nie mamy. A tak jak mówiłem, downpipe cały zostaje z nierdzewki 316, będzie zabezpieczony ceramiką, plus jakieś tam dodatkowe zabezpieczenie przed temperaturą, żeby to wszystko było bezpieczne. I tak to po prostu zostanie. A tutaj do tego tłumiczka, który tak sobie tutaj idzie, jest zaślepiony. Co to jest i po co to jest, to wam zaraz opowiem, ale najpierw sobie założymy ten układ wydechowy po prostu na samochód. Dobra, wszystko w sumie skręcone. Sondy zamontowane z powrotem, wastegate przykręcony. Wydech cały zamontowany. Także co? Montuję bateryjkę, bo chyba nie ma. O, w ogóle. Dobra, ciemno tu jak nie powiem gdzie. W sumie nic nie widzicie na tym nagraniu, ale nie ma baterii. Także montuję baterię i zobaczymy, czy to w ogóle zagada teraz po jakim czasie? Po roku albo po półtora roku czasu stania. Także zobaczymy, czy to w ogóle zagada. Także zaraz do was wracam. Bateria jakaś taka ponadwymiarowa, bo innej nie znalazłem, ale zamontowana. Coś tam prądu powinna mieć. Wydeszek, tak jak teraz macie, to po prostu kończy się tutaj. Gdzieś, jak mam rękę, to gdzieś tutaj za zderzakiem, także tutaj będzie jeszcze rozdzielenie na dwie końcówki, ale to później zobaczycie od spodu. I co, próbujemy. Próbujemy, czy to w ogóle zagada. Ogólnie mamy godzinę chyba 4 rano. Także jeśli będzie za głośno, to po prostu ją zgaszę. Jeśli będzie ok, to zostawię, żeby sobie chwilkę pochodziła, żeby ten olej się tam zamieszał troszkę. Dobra. Pompa ruszyła. Może jeszcze raz. Nie wiem, czy jest w ogóle paliwo, ale nie wiem, chyba jest. Spróbujemy to zakręcić.
Chodź. Kurde, ale cichutko. Tak bym powiedział, że na chwilę obecną wydaje mi się, że może nawet i za cicho. Dobra, ja muszę chyba mu przytrzymać troszkę gazu. Bo tak jakby chciał umrzeć. Zresztą mamy tutaj tylko, nie wiem ile, ale chyba 7 stopni. A mapa do takich temperatur nie była robiona. Lambda 07, czyli dość bogato. Dobra, ja go trochę zostawię, żeby się zagrzał. Spróbuję lekko przygazować, żeby zobaczyć jakiś dźwięk, ale ogólnie jestem, szczerze mówiąc, pozytywnie zaskoczony. Mamy rynne 4 cale, a to wcale się nie drze, czyli ten wynalazeczek na boku wydechu dużo działa, bardzo dużo. Także co, dobra, ja go rozgrzewam i zaraz będę do Was wracał. No i skończyło się paliwko. Pompy na sucho chodzą, ale powiem Wam, że jest tak bardzo cywilizowanie. Aż zbyt. No ale nic. Dobra. A co? Ja na dzisiaj już kończę. I jutro dotankuję coś świeżego paliwka. Rozgrzeję to tak prawidłowo i Wam dam wstępnie posłuchać, jak to brzmi. I wtedy omówimy sobie dokładnie układ wydechowy. Dolałem paliwka, ale ogólnie problemem nie było to, że się całkiem skończyło, tylko po prostu tutaj jest wtyczka, która zasila pompę, która jest w zbiorniku. Ona była odpięta, bo coś tam kiedyś robiłem i po prostu nie podpiąłem ponownie, przez co po prostu chodził tylko na tym paliwie, które był tutaj w tym zbiorniczku. No i to paliwko się po prostu skończyło, dlatego silnik zgasł, ale już dotankowałem, podłączyłem i wszystko działa. Ale wyszedł następny bonus, ale to w sumie nie jest duży jakiś problem. Tylko po prostu chciałem skorygować mapę paliwka pod właśnie takie zimne temperaturki, jak mamy teraz, ale co się okazało, ostatnio jak robiłem porządki, to wyrzucałem po prostu dużo zbędnych rzeczy i różnego sprzętu i po prostu laptop, na którym miałem oprogramowanie do tego auta, po prostu tu poszedł z ogniem. Także będę musiał przygotować sobie laptopa od nowa i no i po prostu zczytać sobie oprogramowanko i dopiero będę mógł zrobić jakieś korekty. Ale powróćmy sobie może do tego układu wydechowego, ale o tym Wam opowiem, jak już podejdę do laptopa. Dobra, może troszkę szumieć w tle, bo mam włączone ogrzewanie, ale powinno być w miarę ok. No więc tak, tutaj macie ten układ wydechowy od tej VR5. No i mianowicie tutaj macie to coś. To coś jest po prostu przyspawane pod kątem 90 stopni, kolanko i tutaj macie drugi tłumiczek. I ogólnie tak, nazywa się to, nie wiem dokładnie jak się to czyta prawidłowo, ale nazywa się to Helmholtz Resonator. Ogólnie ten pan wymyślał różne rzeczy chyba do różnych urządzeń muzycznych. I mianowicie jest kilka tego opcji. Oryginalnie jest to po prostu tak zwany J-pipe, czyli po prostu rura wchodząca pod kątem 90 stopni bez żadnego tłumiczka, bez niczego. Po prostu zwykła rura pod kątem 90 stopni, po prostu, która wygląda jak J. Dlatego nazwa J-pipe. I ogólnie oryginalny design tego jest taki, że ta rura musi być w odpowiednim miejscu, o odpowiedniej pojemności oraz długości, żeby po prostu działała. Mianowicie wtedy dobieramy jaki dźwięk, jaką falę ma po prostu eliminować, jako że dźwięk w układzie wydechowym i ogólnie w takich rurach
po prostu przebiega tak, że odbija się od ścianek. Tutaj mając coś takiego, ten dźwięk po prostu nam wpada do tej rurki tutaj. I jeśli jest to wszystko prawidłowo wymierzone, to bez tego tłumiczka jest tak, że ten dźwięk wpada, odbija się, wpada z powrotem i anuluje nam właśnie tą falę, którą, do której to właśnie wymierzyliśmy. Po prostu eliminuje takie fale, jakie nam nie odpowiadają. Dlatego często na przykład w układach dolotowych w samochodzie macie coś takiego na dolocie, właśnie taką jakąś rurkę gdzieś odstającą czy coś. To jest właśnie po to, żeby eliminować ten taki nieprzyjemny dla ucha dźwięk. W układzie wydechowym jest tak samo, tylko że jako, że wyliczenie tego wszystkiego no nie jest takie proste i nie jest nigdy perfekcyjne, dlatego najskuteczniejszym, najlepszym sposobem jest po prostu zrobienie takiego J-pipe'a tylko z tłumikiem, przez co dźwięk, który tu wpada, jest automatycznie anulowany tutaj po prostu w tym tłumiku. I gdy się odbije i wpada z powrotem, to praktycznie już nie ma dźwięku. Także po prostu nam praktycznie każdy dźwięk, który tam wpadnie, nam anuluje, a ten, który się przedostanie dalej, to po prostu następny tłumiczek nam eliminuje, bo już ma o wiele mniej wtedy pracy i wtedy nawet w takim dużym układzie wydechowym, jak słyszeliście, no robi to robotę. Nawet no, się zdziwiłem, że aż taką, bo na mniejszych układach wydechowych typu 2,5 albo 3 cale, no to aż tak chyba skutecznie to nie działa, ale jest znacząca poprawa. Także tutaj już wiecie, co to jest. Mam nadzieję, że jest to dla Was zrozumiałe. Jak nie, no to sobie tam wygooglujcie. W opisie pod filmem napiszę Wam, jak się pisze tą nazwę tego urządzenia. To sobie po prostu sami możecie pogooglować. Ja ile byłem w stanie Wam wytłumaczyć, tyle wytłumaczyłem. Także co, przechodzimy dalej. Dobra, tutaj macie, jak to wygląda na samochodzie. Ogólnie wszędzie ciasno, ale jak widzicie, 4 cale się zmieściło. I tutaj ogólnie, jeśli chodzi o te wózki, to wszystko to jest skorodowane. I to ogólnie miało być wymieniane na podzespoły z TDI-ka, czyli wszystkie wózki, tylni dyw, skrzynka, no to wszystko po prostu miało iść z TDI-ka. Tamto jest czyściutkie, nic nie zażygane, ani nic. Dlatego tutaj się tym nie przejmowałem. Jak na razie to wszystko zostanie tak, jak jest. Po prostu jak się coś urwie, to się urwie. A w międzyczasie sobie przygotuję wszystko świeże, żeby mieć na wymianę. Ogólnie tutaj te wszystkie rdze i tak dalej, to jest też jedna z rzeczy, dlaczego lubię stare Audice. Bo wszystko, powiedzmy, koroduje, ale są to elementy, które można łatwo wymienić. Sama karoseria zawsze przeważnie jest zdrowiutka, bo na przykład z innych samochodów, które po prostu są w stanie przerzucić dużą moc na asfalt, no to oprócz kwadrówek starych to zbytnio nie ma. Macie dużo Japońców fajnych, ale co z tego, jak to koroduje i to koroduje karoseria. No i to już zaczyna być wtedy problematyczne. Tutaj, jak widzicie, to wszystko to są po prostu wózki, które można w każdym momencie wymienić. Tutaj, jeśli chodzi o tą skrzynkę, to ta skrzynka, ona też już jest na wykończeniu. Ona przez znosiła dość dużo, jest zażygana. No i po prostu do czasu, aż wystrzeli, będzie na razie użytkowane. Jest to 5-biegówka o krótkich przełożeniach. Także no fajna, no ale niestety no 5-biegówka tutaj nam nie zniesie momentu obrotowego. Musi być 01E 6-biegówka. I tutaj, jeśli chodzi o 6-biegówkę, to tak, ta łapa, bo już sobie zobaczyłem w TDI-ku, jak to jest, tam mamy 01E skrzynkę, jest całkowicie inaczej. Nie ma szans, że między nią a karoserią przejdzie 4 cale. Dlatego tutaj nie robiłem na razie żadnego wieszaka, bo tu jeszcze musi być wieszak, żeby to wszystko było w miarę stabilnie pomiędzy układem napędowym a układem wydechowym, że to po prostu nam nic zbytnio nie pękało. Ale na razie zostaje tak, jak jest. Tutaj jest ten uchwyt oryginalny, który był, jest tam i jest nieprzyspawany, jako że no tą łapę tutaj muszę zrobić całą nową, uspawać pod skrzynię 01E. Teraz na razie jeszcze się wziąłem za rozbiórkę układu zawieszenia z tej strony, zaraz Wam pokażę, no bo z tej strony mamy jeszcze już duże brembo, cała zawieszka jest aluminiowa, nowy gwint i tak dalej, także ta strona jest gotowa. No ale drugą stronę nigdy nie miałem
czasu zrobić, dlatego teraz się za to biorę, żeby to wszystko, stąd rozebrać, wyrzucić, wrzucić wszystko, wymienić to żeliwo na aluminium, także cała zawieszka aluminiowa, nowy gwincik, duże brembo na nowych tarczach, na tym wszystkim, to samo co mamy z drugiej strony, żeby to jakoś sobie wyglądało. I wtedy będę już mógł opuścić w końcu na ziemię. W końcu ją trochę też przemyję, bo jest cała zakurzona. I będziemy prawdopodobnie próbować robić jakieś wstępne strojenia. Tylko jeszcze muszę zrobić parę poprawek w układzie paliwowym. No bo jest tam jeden malutki bonusik i trzeba go poprawić, bo może stwarzać problemy w trakcie strojenia. No ale na chwilę obecną tak to wygląda. Także co? Myślę, że ten odcineczek zakończymy. Tam macie tego bonusa na temat tego układu wydechowego. Myślę, że komuś się to może przydać, szczególnie przy tak dużych układach wydechowych. I co? I do następnego. Idę grzebać dalej przy też innych projektach. A w międzyczasie wam złożę odcineczek, ten, który właśnie oglądacie. Także do następnego. Na razie. Cześć.